tym trudnym i ciężkim czasie. Kolejne wskazówki i rady, które wykorzystasz dokładnie teraz lub za tydzień, za miesiąc czy za rok, lub gdy jakimś tajemniczym sposobem siły wyższe skierują Cię właśnie na ten numer 165. Nasze dzisiejsze spotkanie jest w niezwykłej atmosferze, bo od ostatniej pełni Księżyca cały czas bez przerwy wyją i skomlą psy, ale również inne zwierzęta są jakieś poddenerwowane, niepewne, wypełnione może strachem, niepokojem, tęsknotą, a może zrezygnowaniem, jak i większość ludzi. Jesteśmy bowiem w szczególnym momencie tutaj na Ziemi. Zwierzęta czują więcej niż większość ludzi i dlatego od razu na to reagują. Ale Ty również czujesz te wibracje, tę energię, tego poddenerwowania, takiego biegania w jednym kierunku, w drugim kierunku. Może znajomi, może przyjaciele nie wiedzą jak dalej. Takie momenty, gdzie jedni próbują być bardzo aktywni, natomiast inni rezygnują, wycofują się i czekają na lepsze czasy, jak o tym mówiliśmy ostatnio. Bo nasza seria 160 spotkań nie przez przypadek ma miejsce dokładnie teraz, gdzie tutaj na Ziemi jesteśmy w procesie przemiany i transformacji, gdzie to stare odchodzi. Już wiele tego starego odeszło, ale jeszcze nie wszystko. Stare odchodzi, robi miejsce dla nowego, ale tego nowego jeszcze nie widać. I gdy tak wisimy, bo to stare odchodzi, a tego nowego jeszcze nie widać, to czasami nie wiadomo jak dalej. Co się wydarzy jutro, co się wydarzy za tydzień, co się wydarzy za miesiąc, co się wydarzy za rok. I dlatego tyle pytań się pojawia. I dlatego tylu ludzi szuka odpowiedzi. W mojej historii, w moim życiu jeszcze nigdy wcześniej nie było takiego nagromadzenia przepowiedni. Co się wydarzy za rok, za dwa, za trzy, jak iść dalej. Gdy te stare drzwi się zamykają, ale jeszcze nie widać, by otworzyły się nowe. To są takie momenty, gdzie siły wyższe prowadzą nas za rękę, jeżeli zdajemy sobie z tego sprawę, jeżeli przyjmujemy tą pomoc. Dzisiaj na naszym 165. spotkaniu będziemy mówić o takich odczuciach, emocjach, które może już pojawiły się w Twoim życiu, w Twoim sercu, w Twoim żołądku, a może dopiero pojawią się za jakiś czas. Że już wszystko zrobiłaś, wszystkiego próbujesz, wszystko zrobiłeś, wszystkiego spróbowałeś, a tutaj nadal nic. Jakoś nic nie chce ruszyć się do przodu, a czasami można mieć wrażenie, że robimy krok w tył. Marzenia, pragnienia, idealna wizja życia, a tutaj ciągle jakieś bariery, przeszkody, słabości, zniechęcenie i ten wszechobecny strach, niepewność, panika. Co będzie jutro? Co nowego się wydarzy, co będzie nas ograniczać i blokować? Wielu ludzi poszło na łatwiznę. Przyjęło znamię bestii, myśląc, że w ten sposób będzie im łatwiej podróżować, że będą mogli bez tych wszystkich otoczek systemowych przejeżdżać, przechodzić przez granice. W rzeczywistości już teraz mówi się o tym, że dokładnie ci będą mieć problemy w tym, by latać samolotem. Jakie obłudne i jakie, jak zwykle, obiecanki, cacanki, a głupie mu radość. Bo siły mroku zawsze wywołują strach, niepewność, by nas popchnąć w tym niewłaściwym kierunku. A później zacierają ręce i cieszą się, że błądzimy, że jesteśmy w ślepym zaułku. Dlatego nigdy nie warto wierzyć w obiecanki diabła, w obiecanki siły mroku. Trzeba mieć zawsze oczy szeroko otwarte i decydować sercem. I o tym mówiłam już do Ciebie na naszych poprzednich spotkaniach. By decydować sercem, a nie biec tam, gdzie biegnie stado. I nigdy nie podejmować decyzji w strachu, panice, mając wrażenie, że nie ma innego wyjścia. Ale takie mamy teraz czasy, tak jak te psy szczekające, tak jak te wszystkie stworzenia, które wydają z siebie odgłosy. I te odgłosy nie są aż tak piękne i świetliste, jak jeszcze kilka lat temu. To są czasy, w których coś się kończy, by coś nowego mogło się zacząć. I wszystko to, co stare, co niezdolne do życia, co słabe, co nie jest samodzielne, musi odejść. Bo takie są prawa na ziemi, że tylko ci silni, pewni siebie, ci, którzy mają zaufanie w energię światła, energię wyższe, energię boskie, ci, którzy są wolni w głowie i korzystają z możliwości, które stają do ich dyspozycji, tylko ci będą mogli iść dalej. Bo w tym nowym świecie, które powstanie za jakiś czas, nie będzie miejsca dla tych wszystkich spanikowanych, tych wszystkich, którzy idą na łatwiznę, tych wszystkich, którzy są niesamodzielni. I moje słowa mogą być teraz bolesne, mogą być teraz drażliwe, mogą wywoływać emocje. Ale ja muszę przekazać w Twoje dłonie to, co dla Ciebie ważne. I co pomoże Ci dalej. Nasze dzisiejsze spotkanie da Ci wskazówki, kolejne wskazówki, jak reagować w momentach strachu, paniki, niepewności, gdy tego nowego nie widać. Gdy masz wrażenie, że zrobiłaś już wszystko, zrobiłeś już wszystko, a tutaj nadal efekt mizerny, że stale wydaje Ci się, że walczysz z Twoim wewnętrznym cieniem, i jakoś ta zmiana nie nadchodzi. W takich momentach rezygnacji, zmęczenia, zniechęcenia, apatii, te moje słowa będą wskazówką, będą taką złotą linią, która pomoże Ci zrozumieć więcej i podjąć właściwe decyzje.